Kiedy usłyszałem o tej misji, nie mogłem uwierzyć... Co ten patron pierdoli? Chyba każdy zna fantastyczne historie o... antyludzkim państwie. Ale do mnie przyszli... sądowe kurwy. I... ta kurwa, ten mały karakan. Mówili serio. Widzieli... kutasa! Kutasa! Odkryto właśnie tutaj, w sercu... Białostoku. Podczas pierwszej wojny światowej. Na szczęście znalazł go jeden z naszych, pułkownik... Jarosław Psikutas. To on przemycił urządzenie do Auschwitz, gdzie ukryto je w tajnym ośrodku badawczym. Jakież było zdumienie naszych naukowców, gdy okazało się, że umieszczane w kutasie przedmioty znikają. O kurwa! Po długiej serii eksperymentów naukowcy doszli do wniosku, że mają do czynienia z najprawdziwszym perpetuum mobile. Wnioski nasuwały się same. Dzięki kutasowi można by wymazać z kart historii alkohol, papierosy i narkotyki. Niestety, paliwo niezbędne do pracy urządzenia zostało zużyte podczas gęgłębu. Dopiero gdy znaleźliśmy amelinon! Ten minerał zawiera cząsteczki, których nie śniło się fizjologom nawet. Bryłki syberytu wydzielają ciepło, dlatego przez pewien czas podejrzewano, iż może on być radiomaryjny. Jednak licznik Geigera zapierdala grotor! Pewnego dnia niewielki fragment minerału zanurzono w zimnej wodzie. Reakcja była błyskawiczna. Upala się. Bierzemy od pyli. Wtedy właśnie przydzielono mnie do wyprawy Helios. Naszym pierwszym zadaniem było pozyskanie ilości amelion wystarczającej na odbycie kilku podróży w czasie. Zbliża się moment, kiedy pierwszych 20 śmiałków cofnie się w czasie. Znaczy to, że na miejsce dotrą również jako pierwsi. Kutas jest zbyt precyzyjny i przenosi w czasie z dokładnością do kilku lat. Transport kutasem to podróż w jedną stronę. Właśnie dlatego to zadanie wykonają ludzie mojego pokroju. Kurwy Petru, Żydów w dupę jebanych, kukizów popierdoleńców. Ale wczoraj wieczorem poznałem ją. Sierżant Joan Ferguson. Mam wrażenie, jakbym znał ją od zawsze. Jest technikiem i zostaje tu na miejscu. Okrutny losie. Wreszcie spotkałem kobietę mojego życia tylko po to, by oddalić się od niej o 2 miliony lat. Ale teraz nie ma już odwrotu. Kutas! Czeka. Wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupiony. Grupa Neuwieszna, przygotować się. Donald, Mailius, Powell, Sikor, Philips, Grant. Przejdź do... Więc to już. Będę tęskniła. A ja nie. Chociaż. Wszyscy gotowi? To 9. szansa, żeby się wycofać. Potrzeba nam mięczaków. A co tu robią dziwki? Może i masz nieco więcej między uszami niż my, Sikorski. Ale na pewno dużo mniej między nogami. Jeszcze jeden krok i... Naprawdę ludzie będą szykować plany, bandyctwa, złodziejstwa, żeby nie było niczego. Ale... Tak, chcę bardzo, bardzo to zrobić. John, nie rób tego. Co kurwa? Welcome, comrade. Return me operating system is booting.
Electronic Countermeasures adopted. Jamming initialized. Establishing control of nuclear warheads. Control established. Personal files mounted. Loading the procedures of 34th-40 Congress. Marxism-Leninism filter loaded. KGB demon loaded. Political consistency check. Checked. System loaded. Initiating graphics mode. Welcome comrade to Rayos Retorni operating system. Glory to Sol Yenau. Красная армия, варант святого покоя, стражник постанпового мышления. Збирай на п'єсть класи роботнішки, серце парни, поля парни, зміння парни. Przekaz specjalny Armii Czerwonej. Stopień utajnienia ściśle tajne. Товарищ, вибрано вас до удзялу в Генбенгу. Шчагульні ранги. Можете отдать отчизне неоцененным шеслугам. Профессор Шольц-Лёв, подав вам шчагулы. Bohaterscy naukowcy Sowieckiego Sojuszu dokonali kolejnego przełomowego atraku w sercu Białostoku i znaleźli pozostałości nieznanej dotąd starożytnej cywilizacji. Na miejscu odkryli również ślady Amelion. Choć dotychczas uważano, że ten katalizator zimnej fuzji występuje wyłącznie... Wszak na tym założeniu opiera się cały amerykański imperializm. Komunizm i Sowiecki Sojusz. W świetle tego wiekopomnego odkrycia Biuro Polityczne Komitetu Centralnego przekazało dalsze badania pod kontrolę rosyjsko-rosyjskich dezerterów. Ich rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania. Liczące sobie co najmniej 2 miliardy znaleziska są dziełem Amerykańców. O kurwa! Natychmiast powstało pytanie. Jak to możliwe, że kapitalistyczny bandytyzm rozprzestrzenił się tak dawno temu? Dopiero znamy odpowiedź. Dzięki aparatowi czasoprzestrzennemu, zwanemu w skrócie Kappa. Działający egzemplarz takowo urządzenia znaleziono na bazie. Zasilanie amelinowe częściowo tłumaczy jego niezwykłe właściwości. Jest ono w stanie przenieść dowolny obiekt o równe 2 lata wstecz. Jak mawiał wielki Trocki... Twoja stara zapierdala po kondomki do Biedronki. Wot nadszedł dzień, gdy twoja stara padnie na twarz przed SSSR. Potwierdźcie tożsamość. Access denied. Czy doom denied? Товарищ, w uznaniu waszych zasług zostajecie wcieleni do oddziałów specjalnej grupy wschodniej Krasnej Armii. Wykorzystacie tapę, by przenieść się w przeszłość. Waszym zadaniem jest obrona należnych nam złóż Amelino przed Amerykanami. Cały naród ginie na polu chwały za komunizm i za suja siśca Отдел пара! Подвозчик экипаж 4 техников, 2 челнежи, 4 санитариев же пробой биубы! Pamiętajcie swoje kryptonie! Po wylądowaniu oczyście teren z następnych grup. Skontaktujcie się z marszałem Jemenuszem. Kryptonim Ororo. I czekajcie na dalsze kryptonimy. Oddział naprzód, naprz!
Natasza Stepanowna, już jesteśmy. Otwierajcie butelkę. A gdzie jest ta reszta? Nie powinienem być tu sam. Halo? Śnajpcordu! Śnajpcordu! Aurat! Leżo! Ściąg! Oj, niedobrze, niedobrze. Nikogo nie doma. Lepiej się rozejrzę, czy nie ma tu jakichś Amerykanców. Co za gówno. Surowe gówno. Ile może się zmienić przez 2 lata? Mówi porucznik Powell. Alfa, jak mnie słyszysz? Zgłoś się, Alfa. Mówi porucznik Powell. Alfa, jak mnie... Natychmiast przestań nadawać. Dzięki za powitanie. Kim... Stulcie pysk, celu. Kto do diabła mówi? Nie twój zasrany interes. Więc zamknij, kurwa, ryj! Cholera! Co to ma być? Tak? Ruszaj się, ruszaj się. Sygnał pochodził ze wzgórza. Szybko! Zanim się ruszy! Ruszaj się! Tak jest, sir! Sir? Tak jest, sir! Tak jest, sir! Ktoś ty! Zabij mnie! Mam zamiar cię zabić, Lego. Powiedz mi, jak i co się nazywasz, się tylko i co tu dzieje. Kapral Bibo, sir! Co się stało? Ja nie wiem, sir! Wszedłem tylko w Noe, a w następnej chwili strzelał. Byłem już tutaj i ktoś do mnie strzelał. Łareszcy strzelał. Wiesz, kto to był? Wrogowie, sir! Przestraszyłem się i strzelał. Nieźle oberwałeś. Musicie obejrzeć... Natasza Stepanowna! Niby jak? Zadzwonimy po pogotowie? Zabiorę cię do bazy Alf. Tam się tobą zajmie. Za późno. Sukinsyn ubieżał. Chociaż. Uwaga, uwaga. W okolicy jest 3. Utwórzcie grupę i udajcie się na Tuchcwy Północ. Uwaga, powtarzam. Tuchcwy Północ. Spróbujemy was wyciągnąć. Co się tu dzieje? Kto nas atakuje? Trzymajcie się z dróg i starajcie się unikać zarośli. Pytałem, co się tu kurwa dzieje. Kto kurwa mówi? Jestem pułkownik Macmillan. Jeśli nie dotrzecie do Alfy, macie przesranę. Więc przesrańcie tyle gadać, żołnierzu, i zacznijcie srać. Wróg może namierzyć wasze radio. Korzystajcie z tej częstotliwości. Chociaż. Towarzyści, skierujcie się teraz na północ. Wysyłamy naszą własność. Nie słuchaj ich. To pułapka. Idź dalej na Tuchcwy Północ. Powtarzam, Tuchcwy Północ. Pułkowniku Macmillan, mówi porucznik Powell. Pójdź w dupę, mygusie! Powtarzam. Pójdź w dupę! Ruszaj się! Się robi! Boi się! O Jezu, trafili mnie! Już! Lekarza! Agentce! Dzień dobry. Trafili mnie! Chociaż. Jak się nazywacie, żołnierzu? Cyrus Parker, sir. Wpadliśmy jak jasna cholera, co, sir? Północny wschód, dobre sobie. A co ja, mam mapę? Porucznik ma kutasa. To jedyne, czego możemy się teraz trzymać. Chociaż. Tak jest, sir. Ruch polubi ten... To pułapka, szlak. Powinienem wiedzieć. Zabierzcie mnie, sir! Zabijcie mnie! Umieram! Pomocy!
Engels nauczał, że praca czeka jeszcze od cholery pracy. Czołem, towarzyszu. Zidentyfikujcie się. Kapryl, pójść będzie! 21 Plutón, kryptonim Гірденбург. Przerzucili mnie parę dni temu. Małpaludy zaatakowali ekwipunek. Jesteście pierwszą osobą, jak tu pszukałem. Nazywam się Jurij Iwanycz Gorki, ale mówią na mnie Burłak. Moje radio nie działa. Lepiej chodźmy razem. W końcu, co dwie głowy, to nie jedna. No kurwa, przejebane. Prowadźcie, Burłak. Chociaż. Tak jest, towarzyszu. Stoj, kto idiot? Kapral Kiwko, 21 Pluton, kryptonim Гірденбург. Mechanik trzeciej kategorii Gorki. Kryptonim Гірденбург. Zapomnij o ceremonii. Zapomnij o Krasnej Armii. Тут нету Krasnej Armii. Jestem porucznik Michał Wasiliewicz Pokrzyrkin. Co to było? Porucznik Charles Brown wzywa Alfa. Alf, czy mnie słyszysz? Nadszedł czas na pierwszą lekcję. Słyszymy cię świetnie, Brown. No, idź na wschód, aż znajdziesz grupy wzgórza na szczycie drzew. Przyślemy kogoś po ciebie, owo. Co się tu dzieje? Idź z nami, to się przekonasz. Chociaż. Cześć, chłopaki. Na Jan Kessa. Co to ma być? Grześ, Grześ. Ubiwają ich, zanim się zorientują, z kim mają do czynienia. Nie możemy im pozwolić na kontakt. Łatwa zabawa, towarzyszu, i kupa roboty. Widzieliście? Facet zrobił stracha. To nie śmieszno, Białkow. Pozwolim Jankesom zabierać tego, co nasze. To nie mordowanie ludzi, tylko żalnierka. Tak, okrutne, ale zapewne konieczne. Możemy sobie pozwolić na porażkę. To był żołnierz. Nie powinien być przygotowany na śmierć.